Teraz to co możecie w to walić. A już nie mówię co będzie jak do tytanu pojedziemy. A, o Jezu! Będzie mnie kurna lała. O, dzień dobry, kogo moje piękne, piękne oczy widzą! Siemandero, mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i Pietras. Siema, Pietras. Kłaniam się nisko. Kochani, siemano. Trochę zmian. My po nocy nie próżnowaliśmy. Pietras tutaj porobił dużo piękne, piękne rzeczy porobił. Pietras, pokaż. No, powiem zaprezentuj. Wam, że jest... Za głowę się złapać, stanąć na rękach i tak chodzić. No. Takie game changery żeśmy... Pierwsza rzecz to mieliśmy wszystkie modyfikacje w piecach. Wszystko powsadzane, te lepsze piece, ale nadal to robiło się za wolno. Ja kiedyś grając na streamie, nam się to, te rzeczy robiły dosłownie tak, tyk, 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 tyk. I mi ciągle nie pasowało o co chodzi, ale doszedłem o co chodzi. Jest konkretnie taka umiejętność w perkach, pomijając umiejętność quick crafting, no bo to jest oczywiste, quick crafting, sama nazwa wskazuje co to robi, czyli przyspiesza crafting, ale w science crafting, dając tutaj punkty, też skracamy tempo wytwarzania. Na maksymalnym poziomie to jest 25%, ale mi się wydaje, że to jest nawet więcej, bo ja wam pokażę. Mam nadzieję, że pokażę, bo możemy nie mieć materiałów. Ale to będzie robiło jak to? Możesz to pokazać jeszcze raz, jak to będzie robiło? Tyk, 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 tak to będzie robiło. I teraz patrzcie, co się dzieje. Ja wstawiam cement. Patrzcie. Patrzcie, jak to leci. No. Borsuk, też pokaż, pierwszej no. Później, zobacz, zobaczcie. I to wszystko dzięki tej umiejętności zmaksowanej. I to się wszystko tak wytwarza. Stal, cement, kamienie, co sobie wymarzymy, tak się wytwarza. W związku z tym my natrzaskaliśmy, no, gargantuiczne ilości tego wszystkiego. Mamy, no, chore ilości bruku, chore ilości mieszanki. Bo powiedzmy 13 tysięcy mieszanki nam się wrobi 15 minut. Nam się zrobi całość tutaj. Stali mamy, nie wiem, 5 tysięcy, bo stali się tak samo robi. Cyk, 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 cyk. Także dosłownie to był moment, jak my to wszystko zrobiliśmy. Coś jeszcze chciałem. A Borsuk się bije. Ty, tam jest kurna... No wiem o tym, przecież ja ci mówię. O, jeszcze nogą odpadła na koniec. Także naprawdę nadrobiliśmy sporo w ogóle do przodu wszystkiego. Już robimy amunicję koilową. Tutaj 400 sztuk się robi, potem kolejne 1500 siódemek do koila nam się robi. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Specjalizacja Scientist daje coś takiego, jak się ją wymaksuje. Nie, przepraszam. Nawet nie trzeba jej maksować. Wystarczy ją tutaj zrobić na piątym poziomie, czyli E-Science, tą konkretną umiejętność, jak się wymaksuje, możemy robić coś takiego, co się nazywa Broadcast Upgrade. I dzięki tej umiejętności, mając ją w plecaku i biorąc gwoździarkę, możemy ulepszać skrzynki. A jak ulepszać? Ano tak, że jak mamy to w ekwipunku, klikamy prawym na skrzynkę, ona się ulepsza. I teraz mamy... Tylko musisz podpisać tą skrzynkę jeszcze raz. No tak, to jest... O kurna, musimy kolejna kawaleria idzie. Ty. Kurde. To ty tam baw się, ja będę tłumaczył. Musimy ją podpisać jeszcze raz i dzięki temu mamy bezprzewodowy dostęp do skrzynek. Jeśli będziemy w warsztacie, to patrzcie, ja nie mam tych rzeczy przy sobie, a mogę robić rzeczy, ponieważ mam podłączone skrzynki. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak tą skrzynkę ulepszymy tym broadcasterem, to musimy kliknąć tutaj on. I już jest skrzynka podłączona. Jedyny mankament, że nie jestem pewien, czy to działa na innych graczy, czy te skrzynki nie działają tylko na mnie. To będziemy musieli z Borsukiem sprawdzić. No i to tyle chyba z paplaniny, no. Musimy się chyba tu uporać z hordą i bazę kończyć, nie? No, ja myślę, że może... Ja bym ich zostawił tutaj w piździe, wiesz, bo mi szkoda bełtów na nich. Dobra, tylko tego jeszcze jednego. Nieburaka. Oj. Nie chcę umrzeć, no nie chcę. O Bądę nie. Duża się uruchomiła. To ładnie spada, nie?
To co, na motor jedziemy stąd? No, tak myślę. Tylko ja pobiorę nasze zapasy wszystkie. Bo my tu mamy ogólnie dużo gości dookoła, wiesz? Jest ich dosyć dużo tu. Kręci się ich pięknie. Korci mnie, żeby tego coila wypróbować, ale... Ale to teraz robimy niezły... Nie ma sensu. No ale dobra, idziemy? Gotowy? Weź tak, wszystkie materiały do robienia też, okej? Okay? Białem bruk, żelazo, mieszankę, wszystko pobrałem. Całą mieszankę? Tak, zaraz się podzielimy, jak tam dojedziemy, nie? Ja tam troszkę coś tam mam jeszcze, nie? Czekaj, bo ja się jeszcze muszę napić, bo ja mam 13 picia. 13 piczków tylko mam. Także słabo. Ja idę na dół już. Dobrze. Także powiem wam, że no game changer. Naprawdę to, co teraz zrobiliśmy między odcinkami, to... No my byśmy się z tym męczyli przez następne, nie wiem, 6, 7, 8, 9 odcinków, tak? Mhm. Bo tam temat nam się robił, kurna, po 300 ileś minut, tak? A tu się robił dosłownie w 15 minut. Także to są chore jakieś ilości. Mhm. Ja nie wyjąłem rzeczy z motoru, fuck. No, trudno. Rzucam do ciebie na motor całą stal, żebyśmy niepotrzebnie nie ulepszali tego na razie, co nie chcemy ulepszyć. A potem się poulepsza do stali. Najważniejsze rzeczy. Ta coilowa strzelba jest piękna, powiem ci szczerze, Pietras, wiesz? Ona na raz bierze przeciwników. A masz tam jakiś ten? Lunetkę? Nie, jeszcze nie. Ale ja sobie chcę sobie celownik zrobić taki razy 4, wiesz, bo ona jest fajna jako snajperka, ale ona jest też bardzo fajna w zwarciu. Mhm. Ja myślę, że lunetka i tłumik. Ty, a ja nie mogę robić teraz tłumików? Pewnie możesz. Mogę, bo dałem też ta umiejętność, co mówiłem, że przyspiesza, ona też daje możliwość kraftowania modyfikacji. Aha, to ty, to może będziesz mógł zrobić jeszcze jakie modyfikacje? Poczekaj, magazynek. Magazynki. Magazynek mogę skłębnowy robić, ten większy. No to jesteśmy w domu, to godzimy na taką trajektorię, że... A wiesz jeszcze, co są fajne umiejętności tutaj w tym modzie? Blessed Metal, błogosławiony metal, 15% obrażeń do demonów i wszystkich zombiaków. I możemy to zrobić, mamy materiały. No to trzeba będzie się zaopatrzyć, wiesz, bo to na hordę, nie na hordę. Plus jeszcze są ulepszenia, które podpalają, rażą prądem albo zamrażają. Bardzo fajne rzeczy. I zegarek na rękę, o. O! To będzie piękne, wiesz, żebyśmy wiedzieli, która godzina pyta rodzina. Dokładnie, więc... No nie, no to już teraz będziemy mieli łatwiutko, teraz już będzie pięknie. To jest teraz ten poziom, że już się gra zaczyna robić przyjemna. Ciekawa. A nie masochistyczna. Dokładnie. Chociaż ja lubię troszeczkę. Ogólnie lubię ból, nie? Lubisz delikatnie jak piecze? Lubię, lubię troszkę. Taki kebab na ostro, dwa razy piekący akurat. Kraftowy, ale. A, kraftowy. I żeby piekł dwa razy, nie? Najlepszy. Człowiek czuje, że żyje. To. Jak się ledwo kibla trzyma i się cały dom trzęsie. I z dupy rocket. No, rocket fuel z dupy. Rocket fuel. Oj, coś pięknego. Piękne to. Piękne rzeczy, no. Ty mi mów, Pietras, ile my jeszcze do góry musimy? Zaraz sprawdzimy. Ale to jak zrobimy o jeden poziom wyżej, to też się nic nie stanie. Jeszcze jeden na pewno. No dobrze. Słuchaj, mamy teraz tyle materiałów, że teraz to już mi nie szkoda zrobić jeden czy dwa poziomy wyżej. No w sumie. Blok jak się konstrukcyjny, pomylimy. Daj mi to razy 400. Wytwarzaj. O, ja też. Teraz to powiem, piękne rzeczy. No teraz też chce się grać, nie? Mhm. Ty, ja muszę iść drewno pociumkać. No, poczekaj. No ty, ja też. Dobra, ja idę drewno ciumkać. Bo wszystko na bloki poszło. Idę ciumkać drewno. No teraz, no mówię, aż chce się grać, no jak już między tymi odcinkami, jak my ostatnio już ten welding torcha znaleźliśmy, to ja już tylko czekałem, żebyśmy mogli usiąść i ponagrywać, bo to aż wtedy się chce grać. No.
A my dzisiaj jeszcze pewnie live'a zrobimy, co nie? Bo musimy materiały zbierać. No ja jestem tak nahypowany, że... No to jak ty jesteś nahypowany, to ja myślę, że to pójdzie monster. Tylko że ja cholera jasna nie mam monstera w domu. A ja se dwa kupiłem. Ach. Mango Loco. Ty właśnie, a ile w Polsce taki monsterek kosztuje, z ciekawości? Kurde, mam paragon gdzieś, ale... Mniej więcej pi razy oko. 6 złotych? 6 zeta? To nie jest źle. No tak obstawiam, ale musiałbym spojrzeć na paragon, bo powiem ci, że nie pamiętam dokładnie. Wilka upolowałem, o, fajno, to będziemy mieli... Ty, chyba żem se kurna noża sprzedał, ty. Nie mam kurna czym wilka uciupać. Chodźże tu do mnie, uciupiesz tego wilka. Czekaj, to się kierą go dawaj. Trudno, bo ja tu mam zombiaczki, coś mi się tutaj... O, ja też mam wilka. No to bierz go, bo my potrzebujemy też mięcho, jedzenie, bo mamy słabo z jedzeniem ostatnio. Zbieraj też warzywka od razu i chryzantemy, jak tam masz. Aha, okej. Okay. To wiesz, chryzantemek dobre dobre herbatki. Piciu są, dobre, no. Chryzantemy na Włoć to też jakaś zawsze lepsza herbatka niż zwykła woda, nie? Ja wolę chryzantemę bardziej. No ale jak nie, ale wiesz, jak się skończy, to można i... Można i na Włoć, jo. No, bo my wody to mamy teraz ciul, jak słoiczki można robić. Ale bym grał, no mówię ci, ale grałbym. No to przecież będziemy, będzie Kikadelo. Będzie się działo, będzie zabawa. A ja dzięki Pietraskowi, Pietrasek, słuchajcie, mi pomógł ustawić na Twitchu fajne rzeczy. I na kolejnym moim streamie, czyli właśnie dzisiejszym, będziecie mogli wydać swoje punkty pszenicy. Na fajne różne rzeczy. Takie bardzo spersonalizowane zrobiłem. I Małgosia Pietraska też mi tutaj podobno będzie robiła takie też fajne malunki takie, nie? Obrazeczki. Takie jakieś obrazeczki, może ze dwa, jakieś jakby się chciało, czy tam... A ona pięknie rysuje, to w ogóle to, co ona robi, to moim zdaniem ona powinna robić to zawodowo online. Dodatkowo, jako dodatkowa praca sobie ustawić sklep jakiś online. Wiesz, co chodzi? I sprzedawać takie rzeczy. No, znaczy, myślała parę razy. No, przysięgam tobie, że to aż strata, żeby ona tego nie zrobiła, wiesz? Myślała parę rzeczy, bo ona dużo rzeczy robi. No, i to szydełkuje, jakieś takie koszyczki robi. Ale stary, te, co ona rzeczy tobie namalowała, te piękne te, to przecież to jest cudo, to jest naprawdę cudo, to jest... Jak ona by poszła, stary, gdzieś tam... Wiesz, jak czasami na jarmarkach gdzieś tam mają takie... No tak, że tam maluje tak. I ten... Przecież to jest taki hajs, to się tak tylko mówi, ale takie spersonalizowane rzeczy, takie rzeczy to jest... No, to jest piękne, bo to jest, wiesz, to nie jest AI, to nie jest maszynowo, to nie jest ten, to jest wszystko zrobione ręcznie i to jest właśnie razy 5 od razu idzie z automatu cena, bo to jest serce w to włożone. To jest niesamowite. Prawda, prawda. Już tam zaczęła ci majstrować tego... Tak? Będzie spoiler, bursuka na bocianie. O. Już szkic zrobiła. No to jak przyjadę do Polski, no to duże te, nie wiem, tam Malibu, czy co ona tam lubi, jakieś takie Malibu, Finko. Malebu, a nie lubi tych, jak się nazywają, te takie fajne. Ja wszystko lubi. Różne, no to ja i coś i tam. I na bocianie poleci. Też poleci na bocianie? Ohoho! To widzę, że to jest swojska kobita. Jak już nic nie ma, to... To i bocian jest dobry. No, a ja się cieszę, bo ja followuję tego naszego pana Janusza Palikota i on tam pokazywał, że wódka ziemniak Palikot kosztuje tylko 19 zł, czy tam 20 zł. To wódka tańsza niż słodycze w Polsce, ty. To dla mnie jestem... Ja będę w raju, ty. Ja będę jak w raju. Bo wiesz, że ja lubię, wiesz, sobie wódeczkę też. Ja to lubię, słuchajcie, w ogóle, ja wam powiem, ja mam takie coś, ja nie jestem, żebyście nie pomyśleli, ja nie jestem, broń Boże, jakimś alkoholikiem ani nic, nie? Żeby ktoś tam sobie nie pomyślał, nie? Ale na przykład, powiem wam taką sytuację, jak jestem chory, jak czuję, że coś mnie bierze, jakaś tam grypa albo coś, to co robię? Już wam mówię, borsukowa, no to tam wiadomo, ona robi te swoje różne mikstury, to ona tam robi, cebula tak przekrojona później z czosneczkiem później i robi sok do picia i tak dalej, ale ja najbardziej lubię zwykłą herbatę, zwykłą mocną herbatę z miodem, duża ilość cytryny, ze 3 takie cieniutko, albo 4 takie, nawet kilka takich plastereczków imbiru, no i do tego wódeczka oczywiście musi być. I takie 2 herbatki wypijasz na wieczór, budzisz się rano, jesteś jak nowy, jak nowonarodzony, jesteś jak młody Bóg.
Wiesz co chodzi, to zupełnie w ogóle inna trajektoria. Samozdrowie. Samozdrowe, no, samogęste. Samogęste. Kolejne jajco znalazłem, bo my potrzebujemy jajców, nie? Wiesz o tym? Wiem, ale no ja mam jedno. To nie dobrze, no. No nie dobrze, no właśnie, chociażby dwa człowieka. Nie mogę tak z tobą, jest, nie no. Mogę z tobą. Wszystkiego nie można mieć. Ja teraz nie mogę. Mamy cem. Jest, mam dwa, zdrowy chłop. No, gorzej tak jak ja tam w bazie jeszcze trzymam, nie? Także w sumie mam cztery. O, trzymasz, to dobrze. Ja mam trzymaj. Ja mam podwójnie, ja mam podwójnie. Trzymaj jaja. No. Dobra, ja już się na, powiem ci, naciąłem. Mam naciąłeś prawie 11 tysięcy. Tam 6 tysięcy, ja jestem mniej cięty. Ale ja mam niż ty. Też, ja mam specjalizację. Ja jestem mniej cięty. Jestem mniej cięty, jestem drobniej cięty, że tak powiem. Z ukosa. Ja tak z ukosa delikatnie, no. Bo jak my to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, piątą robimy. Robimy piątą. Robimy piątą i może jeszcze szóstą. Nie, zostawiamy na piątej, szósta będzie chyba baza już. Mówisz? Zaraz spojrzę od dołu, jak to wygląda. Teraz spojrzymy od dołu. Mamy materiału, więc w sumie nie ma co ten oszczędzać, ale z drugiej strony też nie chcę robić jej za wysokiej. Pięknie, pięknie jest. Kurwa, żeby jeszcze tutaj człowiek znalazł jakieś bloki, przez które oni, że policjanci nie plują. W sensie nie tyle co pluwociny nie przechodzą, tylko że one jakby nas za tych nie widzą, nie? Mhm. Ja tam widziałem takie filmiki. Coś było. Ale to są takie bloki, że nie wiem, na przykład masz taki lufcik tylko na oczy, nie? Mhm. Słabo przez to się strzela, słabo widać. Czyli to już stąd już budujemy bazę, tak? Czy nas jeszcze jeden poziom i to już będzie nasza baza. Aha, okej. Okay. Czyli tak jakby 6 poziomów, no. Dobra, czekaj, policzę jeszcze na pewności. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i teraz szósty. Na szóstym już będziemy mogli budować. To ja... To w sumie stawiaj tu szósty. Ulepszaj, a ja idę, wezmę, zrobię wejście. A, bo wejście i suf i tutaj ściany jeszcze trzeba. Trzeba ulepszyć. No to teraz przez noc akurat zrobimy, nie, tą bazę. No tak, raz, dwa, trzy i czwarta sufit. O. No miejmy nadzieję, że ta baza się sprawdzi, wiesz? Musi, kurna, bo... Bo się udusi. Tak. Chociaż mówię, z tą prędkością wyrabiania, to my teraz nie nadążamy kopać materiałów, niż... No dlatego zrobimy kolejnego streama z kopania materiałów, nie? No i to teraz to trzeba nakopać całe skrzynki, bo to... Mhm. Wiesz, jak już ulepszymy do stali i cementu, to nam już tyle tego nie będzie potrzebne, nie? No tak, ale wiesz, w razie czego na zapas... Na drugą bazę, trzecią, na drugą, czwartą. Trzecią, piątą, dziesiątą. To teraz tym teoretycznie mogliśmy mieć co horda to nowa baza, jakbyśmy chcieli, teoretycznie. Z takimi ilościami. Więc teraz czekaj, bo ja nie wiem, czy tamten blok był zrobiony. No to dobra, to z zewnątrz ulepszy, zrobiony. Dobra. Suficik. Na trzy wysokości robię, nie? A nie cztery wysokości lepiej? Ja, znaczy, na cztery to jak mamy bazę, bo to wiesz, po co? Ja lubię na cztery jak robię warsztaty, żeby wstawić, nie? A tu nie chciałeś chociaż z jednego, żeby był warsztacik? No to jeden to możemy na podłodze stawić, bo to chodzi o to, że jak jest na cztery, to wchodzi jeden na drugi idealnie, nie? A tutaj nie będzie takiej ilości. Możemy sobie wstawić jeden warsztacik czy coś do naprawiania broni czy coś, ale to jeden starczy. Także o. Wyjście na dach też trzeba zrobić, nie? Teraz tak, gdzie tu będzie środek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
7, 8, 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu będzie wejście. Też przez to budowanie człowiek poziomów natrzaskał. Mhm. Ja sobie wymaksowałem na przykład, zanim żeśmy zaczęli nagrywać, to ja sobie zmaksowałem te kiszki, wiesz. Tak jak ci mówiłem, żeby mi wolniej schodziło to wszystko, bo jednak... No to ja to już właśnie dawno zmaksowałem, tak? Dlatego ty tak pewnie dużo musiałeś jeść. No może tak być, nie? No my odkąd tu jesteśmy, no to teraz spadło 18 wody i 25 jedzenia, nie? No to wcześniej to by człowiek już musiał dawno żryć od nowa. No tak. O, jakie fajne podwójne takie, lubię. Bo to taka baza, taka. Teraz tak, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Tu będzie trzeba jakieś oświetlenia porobić fajne. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Dobra. Czyli tak. A nie. Wiesz co, ja tu motor przyniosę swój na górę, bo będzie fajne oświetlenie. Dobra, poczekaj, bo zaraz muszę pomyśleć, jak ja to budowałem. A, bo to żeś stal mi wrzucił do tego. O szlak. A po co nam ta stal? Aha, no tak, wiadomo. Już ja wiem, po co nam ta stal jest. No, tylko nie wiem, ile jej mamy, a nie chcę... Wiesz co, mamy, już ci mówię, 1, 2, 3, 4, nie wiem, jakieś 5 tysięcy? Chodzi o to, że nie wiem, na ile starczy, więc chcę najpierw, wiesz, najważniejsze rzeczy ulepszyć do stali. A całą resztę potem jak... No to ja już się teraz zdaję na ciebie. Aha, ja teraz tylko motor wystawię tutaj, bo mamy bardzo... Bardzo? Mamy bardzo. O, zobacz. Troszeczkę światła, nie? Przyjemnego. Czy ja to i tak widzę, ale... Ale ja lubię, wiem, lubię, ma... lubię, lubię, bo to jednak... Wiem, że ty masz trochę ciemniej, to... Lubię sobie poskakać jak kózka i... No czekaj, zobaczmy, doskoczę tam? Czemu mi się... Ej, doskoczę. O. Raz, dwa, trzy. Aha, bo baza będzie jakby w drugą stronę, rozumiem, czyli tu jest wejście dla nas, takie podwójne, a tu będzie w tą stronę ten, okej, przyjemnie, i widok na naszą bazę do życia. No właśnie, będziemy widzieć, czy się nam dzieje, czy coś. Powiem ci, że cudnie. Malinowo. Malinowo jest, no, powiem ci. Powiedz mi, co ja mam ewentualnie ulepszać, czy ja już mam powoli... To stoi, możesz ulepszać. Tak już... Okej. Okay. Tu od boku chyba sobie nie będziemy robić okien, co? Nie ma co, bo będą nam pluły. To po środku już też ulepszyć? Tak. Kurde. Wiesz, ja mam cały projekt trochę w głowie, trochę na kartce. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Wiesz, pomylę się o jeden blok, to wtedy już cała baza jest nie tak jak trzeba. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. To by było niemiło. Pięknie jest. Tyle to się kupy dupy trzymało. Błagam, żeby to się kupy dupy trzymało. Ale dupy czy kupy, czy obydwu? Wolałbym obydwu, tak dla bezpieczeństwa, nie? Pięknie. Bo to nigdy nie wiadomo, a jak się trzyma obu, to wiesz. To zawsze jakaś tam jednak jest dodatkowo zabezpieczenie. No, o to chodzi. Szybko idzie, no wiesz, jak są materiały, to idzie wszystko rachuciachu, nie? Dobra. Gdzie są moje rusztowanie tu? No o czymś nie zapomniał. Co się tak czerwono zrobiło, ja pierdziu? No tutaj te zmiany pogody to są... Deszcz, słońce, burza, czerwono, zielono. No. Raczkowato. No to jest dziwne, nie? Daj ta żyć. No. Zmiana pogody, człowieku, prawie jak na Jersey. Oj. Czekaj, tu musi być drabina. Czekaj, coś idzie drabina. Do nas. Wolałbym nie.
Dobra, poczekaj, idę go zdjąć, bo przecież szlak mnie trafi. Nie, nie da żyć. Halo. Gdzie ty to masz? Godzinę. Dobra. Dobra, Pietras, muszę no właśnie. Jeszcze, o, wystarczy. Pięknie jest. I znowu pięknie jest. No to jak to zrobimy, to już my możemy na zadania tak naprawdę robić, nie? No tak. A później tylko streama, bo my mamy jeszcze oprócz tego odcinka dwa do nakręcenia, a potem... No tak. Ile ten blok utrzyma? 8. 8 może w powietrzu wisieć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To już jest maks. Teraz drugie. Raz, dwa, oj. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oj, niechcący dostali zrobiłem. Dobra, to... Ale w sumie, wiesz co, tutaj większość rzeczy można byłoby to na przykład podstawę walność dostali. No, ja mi się wydaje, że tak, że w sumie wszystko dookoła powinniśmy, ale najpierw na przykład ulepsz te kraty z przodu tak. I zaraz ulepsz i ścieżkę zdrowia dostali na pewno musimy. I te bloki tutaj, te takie, te obok tych krat, te takie półbloki też trzeba będzie koniecznie dostali. Dobra. Tu jakiegoś bloku brakuje. Aha, bo to tak ma być, taki przecinek, tak? Tutaj, tak. Gdzie stoję. Tak, tu tak. I tu, okej. Okay. Tak, to przecinki musi idą. Przecinek. Coś ci tam na dole pomóc? Nie, bo ja na razie tutaj... A, to ja jeszcze właz tu porobię. Ty, a jaki tu... Jest taki właz podwójny taki? Właz... Nie, podwójny nie ma. Musisz dwa małe po prostu dać, nie? I tyle. Inaczej się nie da. Ups. Ja wiem, czy nie takie ups. Damy tak. Dobrze, kupy dupy się trzyma. Tu będziemy jeszcze mieli trochę zabawy przy tej ścieżce. W tej ścieżce będzie troszkę zabawy. Dobra. No tak. Może jeszcze jeden zrobię. Dobra. Teraz potrzebuję bloku takiego. O. Że? O Jezu, ja do tytanu tutaj jeden zrobiłem, ty. Bo tam mieliśmy... Nie, no jak do tytanu? Nie, chyba, że jakiś reinforced stal chyba, wiesz? Tak, bo tu się podwójnie stal ulepsza, tak jak było w pierwszych Seven Daysach, tak jak kiedyś było. Pamiętasz? No. Było drewno na dwa razy się ulepszało. No to ja tutaj ulepszę podwójnie ten stal, mi się wydaje, co? No tak. Podwójnie. Tylko ja się trochę... Czekaj! Jezu, łączul. Wyjść do niego? Nie, to jeden tylko. Jeden kasztanik. O, świder na 45 miał. No i pięknie. Zobacz, jakie już rzeczy nam lecą. Takie kurna kiedyś, co byśmy kurna dali się zabić. Na parę odcinków. W sumie to było parę odcinków temu, nie? Że my za świder to kurna... Byśmy zabili. Na siódmym się cieszyliśmy jak dzieci. Teraz tak się zastanawiam. Ale nie, chyba ścieżki nie ma co wkopywać w ziemię, bo...
One tej ścieżki tak bardzo nie atakują. One pod ścieżką to się raczej nie kopią. Kopią się pod główną bazą zazwyczaj. I to jak ścieżka padnie. No, już pierwszy element naszej układanki jest przygotowany. Kurde, pięknie jest. Dobra. Dobra, co ci tu pomagać? Co ja mogę tu robić? Ulepszać wszystko. Ulepszać wszystko tak, jak widzisz, do stali, do... No, tutaj ścieżkę to maksujemy. Od razu stal? Od razu. Kurde, to jest moc. Teraz to co możecie w to walić, a już nie mówię co będzie jak do tytanu pojedziemy. A, o Jezu! Uważaj właśnie, coś słyszałem. Jeszcze ją nożem. Będzie mnie kurna lała. Ty masz jakiś zapasowy nóż? Nie, jeden tylko ten. To używam go jako pałki i noża. Nie wiem co ja zrobiłem z tym swoim... Może jest gdzieś tam w tych... Ja widziałem jakieś tytanowe noże tam w skrzyniach. Także wiesz. To Pietrasku... Dobrze, dokończmy tą ścieżkę. Ale to czemu ta ścieżka taka jakaś taka... Czekaj, bo kolega. Z gwoździarki go. Jaka taka? No na razie jest taka dziwna, bo no... Bo jeszcze nie dokończyłem. Aha. No, ale już zaraz zacznie nabierać kształtów, nie? Mhm. Powoli. No powiem ci, że wygląda to przekozacko, wiesz? Zrobię chyba zdjęcie tego, wiesz? Poczekaj. Proszę bardzo. Strzelaj fotę. Jak tutaj stoję. O. Cyk. O. Cyk. I nazwiemy to Darkness Falls. Zdjęcie, jeden odcinek. Który to będzie odcinek? 20? Czekaj, to jest drugi dzisiaj nagrywany, czyli tamty muszę. Wydaje mi się, że 20. Dobra, 20. 20. Chyba napiszę. Dobra. No to będzie fajne zdjęcie. To ty już tutaj ulepszać, tu mam Pietrasku, zobacz. Ten drugi bloczek taki tutaj dziwny postawiłeś, to tak ma być? Czy jak to ma być? Już patrz. No w zasadzie możesz, tak, możesz. A czemu ten blok tak tutaj dziwnie stoi? Znaczy ja chciałem wejść no, po prostu po nim, ale i tak tutaj ten środek trzeba wypełnić. Całkowicie? Całkowicie. Tu trzeba wszystko wypełnić. To tutaj? Normalnie. Tak, o tak, normalnie całość musi być wypełniona. Aha, i to ma być wszystko zrobione do tego stali? Tak, tak. A ty jesteś wariat. O kurde. No, porządnie to porządnie. No, dobra. Nie wiedziałem, że to taki zawadiaka. Dlatego się trochę bałem, że tej stali jednak nam i tak zbraknie. No na pewno nam zbraknie. Dlatego chciałem najważniejszy żart. Wiesz, bo tutaj jak wypełnimy już do stali, to już potem nie będziemy mieli dostępu do środka, nie? Mhm. Dlatego, no, tak to wygląda, jak wygląda. Dobra, zaczynamy robić schody. Aha, ale jak schody zacznę robić, to też od razu trzeba będzie wypełniać. No dobra. No nic, to ja tutaj wobec tego już wypełniam dół. No tak. To ty rób te schody, ja się zajmę tym dołem już. Ale nie zrobię schody, jak nie wypełnimy. Okej. Okay. No. Oj, zapomniałem, że... Ile masz jeszcze stali ze sobą? Już mało, stary, jakieś 1200? Ja mam z 500. No dobra, no. Przynajmniej, żeby nam... Nie wiem, czy nie będzie trzeba... Nie wiem, czy nam wystarczy. Nie wiem, czy nie będzie trzeba pojechać... Robimy najwyżej przerwę i... Nie wiem. Nie wiem, czy nie będzie trzeba pojechać... Aha, ty już tutaj tak zrobiłeś? No, nie wiem. Czekaj, a zróbmy tak, zobacz, patrz. To? Takie coś najpierw, te pilary zrób. Dobrze, spokojnie, to jest stal ulepszona, to ma taką... Takie ten...
wiesz, tyle może bloków utrzymać w wiszących, że daj spokój. Nie ma prawa paść, a nagle jeb. No, dopiero by było. No, no mi się już beton już... skończył, mordzia. A mi stal. No to... Betonu, stary, ja mam betonu, kurna, 14 tysięcy. Trzymaj. Proszę cię, no bardzo. Dobra, no dobra. Gdzie łomem? A jakbyśmy robili to tamtym tempem, byśmy tego nie zbudowali przez ruski rok. No my, tak myślę sobie, że tak mogłoby być. Po to jest coś... A nie, dobra, od... To tak się... A, dobra, od góry jeszcze... Nie, no dobrze, jeszcze, dobrze. Bo tu zobacz, góra do stali jeszcze trzeba, ale to... No dobrze, dobrze, zrobimy, spokojnie. Może my pojedziemy... To może ty, kurna... Możemy pójść tą nie mamy stal. Już, że... No nie wiem, czy... No nie mam, nie... My już stali chyba nie mamy. No to żelazo trzeba pójść pokopać i wstawić stal i w sekundę będzie stal. No tylko to trzeba by było pokopać coś stal, mi się żółto no. Już tu robi, wiesz, pojawia mi się. Zaraz zobaczymy. Dobra. Ajajajajaj, dobrze. Dobra, o, bruk mi się skończył, mordzia, bruk mi się skończył. Kurde, no to ja bruku też mam w ciul. Jadę do ciebie. Nie, już nie mamy stali. Niestety. Zrzuć mi tylko tego bruku, jak możesz. A nie, mamy jeszcze 500 stali. No to dawaj, i stali, i bruk. Ty bierz stal, a mi dajesz, zrzuć mi tylko balast z brukiem. I jeszcze mogę trochę wstawić. 500 stali robi się 50 sekund. Można? Ty, bo ty masz zombiaki tam. Wiem, ale już jeden wchodził nam, ten duży, na bazę, no to po co nam tu? Aha, no to ja go zacząłem bawić się z nim, ale prawie zabity, ty. Co mam ci rzucić? Co ty chciałeś, żebym ci rzucił? Bruk. No to... Jesteś? Czy się bawisz z zombiakami? Mogę się bawić. A motorem dostał. Zrzucaj. Bruku, tak? Trzymaj. Mieszankę masz? Jeszcze trochę mam. To masz jeszcze trochę, idź tamtego, ja wezmę resztę, co robię. Uważaj, zombiak za tobą. It's raining bacon! Nie, nie bacon, to nie bacon. It's raining... it's raining brook! Alleluja, it's raining brook! O, it's raining brook! Alleluja, it's raining brook! Tarara. Ajajajajajajajaj. Pięknie. Amunicji koilowej nam się zrobiło 1500. Powiem ci, że żyjemy, Borsuk. Żyjemy. To całkiem dobrze. Żyjemy. Wiesz co, to ja sobie pozwolę skorzystać z mojego karabinu. Dobrze. Chciałem, tylko że to hałas, ale no dobra. Tylko co ja chciałem, a na streamach tam podpowiadali, żebyśmy farmę zaczęli robić i może niedługo faktycznie tym by się człowiek zajął. Ja wiem, że teraz jest dużo ważniejszych rzeczy, ale powoli już zaczynamy mieć na to czas. Jadę Zośka, uciekaj mnie stąd, kurde! Chyba go nie trafiłem. Ale się mnie uczepił, pierdzieleniec. Chyba trochę krwawisz. Wiem i nie mogę nic z tym zrobić. Dlaczego? Nie masz... Nie masz... Bo on mnie gnój bandaży? Zaraził, on mnie gnój zaraził. Jakimś czymś. A. Dobra. Musimy jeszcze te modyfikacje porobić sobie do to, co mu opowiadałem. Będziemy... My nie mamy jedzenia żadnego, nie masz ze sobą? Mam. To daj mi trochę, proszę. No to chodź. It's raining brook. Alleluja. Ra, 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 ra. It's raining brook.
It's raining brook. Aleluja, it's raining brook. No, weźże mnie, daj coś pysznego. No, jestem. Proszę. O, stary, takie sztejkę? No. Choć to mnie piękne to jest. Czekaj, bo tam widzę jakiegoś zombiaczka. Zaraz mu... Urwiesz siusiaczka. Strach się bać. It's raining brook. Aleluja, it's raining brook. Oh, it's raining brook. Aleluja, it's raining brook. Kurde, na taki kwadracik poszło 500 stali. No, ale my to, mordzie, jak zrobimy tą bazę, to naprawdę ona będzie mało taka, że tak powiem... Ruchliwa. Nie do ruszenia. Myślę, że ona będzie mało ruchliwa. Musisz polepszać. O kurde, i dwa levele, pięknie. Co ja teraz mam dać te levele? Zastanawiałem się nad coilowymi shotgunami, ale chyba nie. Nie wiem, czy sobie nie zrobić tego mastery w... Nie mastery, tylko mechanika. Żeby więcej rozkręcać. Już trochę jajek nazbieraliśmy, może będzie na dwie książki. A czekaj, bo tego nie użyłem. No właśnie. Dobra, dorzuć. Dobra. No i dobra, teraz... teraz to, co tutaj wystaje od góry, trzeba ulepszyć. Do stali. Przede wszystkim te, zobacz, bo te przede wszystkim. Które? O to najpierw ulep do stali. No tak, no. Bo schody to potem od góry da radę, nie? A ja już, jak tego nie ulepszymy, to nie mogę budować dalej. Ja wejdę, zobaczę, jak to od góry wygląda. O kurde, tu są jeszcze bloki. Powiem ci, wygląda to zacnie. Nie mam stali. O, i trzeba iść kopać żelazko. Ha, no to co? Kończymy odcinek? Myślę, że tak. Chodź tu ze mną na górę, zobaczymy, pokażemy, zobacz. Czekaj, jeszcze pójdę tylko, bo koleżanka jest... Poczekaj, koleżanka z imprezy. Pięknie wyglądać. Tak? Jeszcze? Wraca? Ja też chcę. No ona już chyba... A, dobra, ona była już na raz. Ona już była na raz. Dobra, poczekaj, co ja tu mam? Zobacz, pięknie to było. I wschód słońca, panie! No pokaż mi ten wschód. Pokaż. Piękna sprawa. Aha, bo ty już sobie tutaj wszedłeś, tak? W ten sposób. No, później to okno zabudujemy, ale na razie jest, wiesz. No, kochani. Aż razi po oczach. Takim bije blask po prostu. Nie? Pięknie. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale bije delikatny blask. Piękna ta stal jest, piękna. Powiem ci, no tamta baza wygląda trochę jak ser szwajcarski, bo rzeczywiście część tak. Też trzeba będzie się za to zabrać, ale no wiadomo, jest w tej chwili baza hordowa jest naszym oczkiem w głowie, naszym słodziakiem. Prawda. Ona będzie spełniała funkcję bardzo prostą. Bronić i żywić. No ja tylko mam nadzieję, że ty masz rację z tym, że tego. No już więcej na razie nie dawaj, bo to... A nie, no w sumie tyle, co tam można do tego. No tej stali trzeba, no musimy to narobić. Ty, mam kuszę bloczkową na 58, no nareszcie. A właśnie sobie pomyślałem, mówię, kurde, tak długo gram i już tą kuszę mam jeszcze taką z dupy, taką. A co nareszcie, ty gadasz? No... Ty jeszcze nie miałeś bloczkowej? Miałem. Aha. Żelazną kuszę, teraz dopiero mam bloczkową. Modyfikacja. No właśnie, ja dawno miałem bloczkową, tylko że teraz mi się tak popsuła, to już ją naprawiałem, to jest tylko na 7 levelu. Ale ja się zastanawiam, czy ja tej kuszy nie wywalę. Będziemy mieli tłumiki, to po co mamy z kuszy strzelać? Uuu, kolego. Taką kuszę teraz, ażbym... Uuu, a ona się szybciej ładuje, ty. Ona wszystko szybciej. Ona wszystko szybciej. Mocniej, szybciej, żwawiej. Powiem ci, picodelo jest.
No, aż się nie mogę doczekać, aż z niej skorzystam. No. Zrobiliśmy podwójny przeskok z bruku od razu do stali podwójnej, także... Pietras, tylko ty uważaj z tym tutaj, żebyśmy już więcej nie tego, bo tu trzeba teraz to do stali, wiesz? Co? No tu to... A, no tak, tak, ten tak, dół tak, już tak. Tutaj do stali, wiesz? No, no dobra, nie, no, będziemy się żegnać chyba, słuchaj, i zrobimy... Tak mi się wydaje. Zrobimy po prostu między odcinkami, pójdziemy i nakopiemy, wiesz? Nakopiemy, tak, nakopiemy. Między odcinkami. A, no myślę, swoją tak drogą i tak możemy zrobić sobie live'a i się pobawimy i będzie przyjemnie. No, kopać więcej trzeba będzie. Nie, no to tak, to zrobimy już tak na zaś, tak żeby, wiesz, nie było trzeba przez długi, długi czas, no. Nie? I wtedy się za zadania weźmiemy. Tak na konkretnie, ale... Dokładnie. Dobra, ja idę już do bazy. Dobrze, kochani, wobec tego dziękuję za sprawdzenie, frekwencje na tym filmie i tak dalej, dziękuję. Nie zapomnijcie, że zawsze jest druga perspektywa u Pietraska. Nie zapomnijcie też, żeby, wiadomo, lajki, wszystko tutaj, tego, to wiadomo, nie? I oczywiście zapraszam na nasze Twitche. Tak Pietrasek, jest, tak podłoga, streaming na Twitchu i bizantyjski borsuk na Twitchu. Linki w opisie, tudzież w przypiętym i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. My tam będziemy, tam siedzimy. Dokładnie. Jeszcze poczekaj. O, to ja go nożem. O, i koniec? W mordę koniec. Go i nożem. Ty. Dziękujemy. Bajo. Dobranoc.